Przecież jestem Takamno. no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równanie reakcji otrzymywania soli, jeżeli substratami, czyli tymi rzeczami, które są po lewej stronie równania chemicznego, są. I zaczynamy od podpunktu A. Mamy glin dodać Cl2. Czyli z czym mamy do czynienia? Z metalem i nie metalem. Po prostu, tak? Czyli otrzymamy sól kwasu beztlenowego, bo nagle nigdzie nam ten tlen tu nie wskoczy. Zatem mamy AL, bo sól składa się z metalu i reszty kwasowej. I co my tu mamy? Glin. 13 grupa, minus 10, czyli wartościowość 3. Natomiast CL nie odczytujemy z układu tylko jest to reszta kwasowa kwasu HCl. Czyli reszta kwasowa ma taką wartościowość, ile było wodorów z kwasu, w którym pochodzi. No to mamy HCl, czyli 1H, wartościowość 1. Tu nic nie ma, tu dajemy trójkę. Współczynniki stechiometryczne. Gdy mamy dwa różne indeksy stechiometryczne, robimy je na krzyż. Tu dajemy dwójkę bo 2 razy 3 i 3 razy 2. Mnożenie jest naprzemienne, w jednej i drugiej stronie równania otrzymujemy 6 chlorów. Ale uwaga, tym samym zwiększamy liczbę glinów. Po stronie prawej równania chemicznego mamy dwa gliny, a po stronie lewej równania 1. A wiemy to stąd, że tutaj nie mamy żadnego indeksu, więc tutaj też trzeba dać dwójeczkę B. To już mamy tlenek. Tlenek metalu, tak? Bo żelazo jest metalem i mamy CO2. I teraz to jest tlenek kwasowy. Tlenek kwasowy, czyli mając te tutaj rzeczy, otrzymamy sól kwasu tlenowego. Tak samo jak to sól, składa się z metalu. I reszty kwasowej, której nie mamy tu po lewej stronie równania, z tego względu, że to jest tlenek kwasowy. A tlenek kwasowy to nie reszta kwasowa. To jest tlenek kwasowy z kwasu H2CO3. Czyli tu wpisujemy CO3, bo sól składa się z metalu i reszty kwasowej. I teraz tak, skąd mamy wiedzieć, jaką wartościowość ma to żelazo, bo żelazo ma różne wartościowości. Jesteśmy w stanie to odczytać z tego tlenku, bo tlen ma zawsze wartościowość 2, którą mamy tu, a tutaj też mamy indeks, to znaczy, że to żelazo jest trójwartościowe. Natomiast CO3 ma taką wartościowość, ile wodorów mamy w kwasie, z którego pochodzi H2CO3, czyli wartościowość 2. Po skosie dwójeczka to bierzemy w nawias, dajemy trójeczkę. I pierwsza rzecz, jaką rzuca nam się w oczy, to jest to, że po stronie prawej równania mamy, bo ta trójka, którą mamy za nawiasem, tyczy się każdego składnika, jaki mamy w nawiasie. Więc z tej strony mamy aż trzy węgle. Tu mamy jeden, więc przed całością dajemy trójkę. Ok, no i teraz sobie jeszcze tylko sprawdzimy liczbę tlenów, czy nam się zgadza, bo FE są po dwa. Tu są trzy. 3 razy 2 to 6. 6 dodać 3, 9 tlenów i 3 razy 3 to 9 tlenów, czyli też nam się wszystko zgadza. Tu mamy i 2 dodać k, czyli mamy zamieniony szyk w porównaniu do podpunktu a, z tego względu, że podali nam metal, i tutaj mamy niemetal, czyli znów będzie k, i z niemetalem jest łatwiej. Potas ma wartościowość 1, natomiast jod jest z kwasu HI, czyli ma też wartościowość 1. Nic tutaj nie zapisujemy. Zwracam uwagę na to, że po lewej stronie równania mamy dwa jody, czyli tutaj dajemy dwójeczkę. Ten samym zwiększamy potas i tutaj też dajemy dwójeczkę, i już nam się wszystko zgadza. D. 2 O, czyli mamy tlenek metalu. Dodać tlenek azotu. I teraz tak, bo w niektórych szkołach uczą, a w niektórych szkołach nie uczą tego kwasu. Otóż mamy dwa kwasy azotowe. Jest kwas azotowy 5HNO3, z którego tlenek kwasowy to N2O5. Łatwo to jest sprawdzić, Ponieważ mamy kwas w samej nazwie kwasu, kwas azotowy 5, czyli tu mamy piąteczkę, a tu będzie dwójka, tak? Tu leci dwójka, tu leci piątka. Ale jest jeszcze kwas HNO2 i to jest kwas azotowy 3. I to jest właśnie ten tlenek kwasowy, który pochodzi z tego kwasu, a wiemy to stąd. Że tu mamy trójkę, bo to jest kwas azotowy 3, czyli azot ma wartościowość 2, tlen, e, przepraszam, 3, tlen ma 2, czyli lecimy tu po skosie i możemy zauważyć, że to jest z tego kwasu. Jest to nam bardzo potrzebne, ponieważ sól składa się z metalu i reszty kwasowej, więc my musimy tutaj teraz sami wpisać resztę kwasową tego kwasu, czyli NO2. Lit ma wartościowość 1 i NO2 ma taką wartościowość, ile wodoru jest w tym kwasie. No to kółkamy sobie tutaj mamy 1 wodór no to cała te NO2 ma wartościowość 1 i to jest tyle. I patrzymy sobie jeszcze na kolejną rzecz. Z tej strony mamy 2 lity 2 azoty, czyli dajemy przed całością dwójkę, tym samym zwiększając lit dwójka, zwiększamy azot na dwójkę. I zwiększamy również tlen. 2 razy 2 to 4 tleny. Z tej strony mamy 1 tlen, dodać 3 tleny, też 4 tleny, więc wszystko już nam się zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę! I no i już!